Siema, dzisiejszy vlog zaczynamy od gotowania hiszpańskiej tortilli, którą nauczyli nas Ester przede wszystkim i reszta z naszych znajomych z Galicji, których pozdrawiamy. Także zostańcie z nami, a potem zobaczymy, co się stanie. Najpierw trzeba obrać ziemniaki. Punkt drugi! Zetrzyj ziemniaki. Na talarki zetrzyj ziemniaki. Na talarki! Palca se nie utnij. Kolejną rzeczą jest wlanie oleju na patelnię. Dużą ilość. Bo ziemniaczki potrzebują dużo. Wrzucamy jednego na testy. Jak zacznie robić, to znaczy, że już jest prawie gotowy. Ziemniaczek się tutaj pichci, to wrzucamy wszystkie ziemniaczki. Ziemniaczki się robią dość długo, także na spokojnie, jeżeli chodzi o to. Lekko mogą się zarumienić, będzie lepsza, ale nie przypalić. Także uważajcie, nie za często mieszajcie. Ogólnie to takie najważniejsze rady. Teraz przygotujemy jajka. Jajka wbij do miski. Na taką patelnię około 9 jajek, żeby omlet nie wyszedł suchy. Olga nie lubi suchy omlet. No nie. Ja też. Wymerdaj jajka. Przywitasz się z nami? Co się stało? Tortilla. Już jest pomieszana z jajkiem, jest na patelni, jedna strona się robi, będziemy musieli zaraz obrócić. Spalisz omlet! Jest już gotowy, więc co robimy? Zakrywamy go talerzem. Przekładamy. Mój ulubiony sposób krojenia. Jak widzicie, nie jest do końca ścięta w środku, czyli jest idealna. Nie zapomnij o chlebku. Chlebku, bagietki, a najlepiej taki hiszpański, płaski, dobry chleb.